Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z No Man's Sky. No i oczywiście bardzo wam dziękuję za łapeczki oraz fantastyczne komentarze pod ostatnim odcinkiem. A co do tych właśnie komentarzy moi drodzy, jeden to mnie po prostu rozpalił totalnie. Tak jest, szklarnia, temat szklarni, że jest coś takiego, podobno słyszałem, w kosmosie mówili, że jest szklarnia. Jest to szklarnia na 15 slotów i automatycznie zbiera roślinki. Proszę mnie powiedzieć, bo ja chyba jestem za głupi na to, nie wiem, gdzie coś takiego w ogóle jest. Podobno na frachtowcu, tak, ja się znajduję, przepraszam bardzo, na moim fantastycznym frachtowcu, gdzie i w jaki sposób? Ja mam odblokowane właściwie wszystkie pomieszczenia do rozbudowy frachtowca, tak jest. I proszę bardzo, ja tu mam roślinki, to sobie roślinki rosną, wspaniale, nawet to troszeczkę przedłużyłem. Okej, tu jest powiedzmy zbiór automatyczny, nie? Jak klikniemy, to zbiera 4 roślinki na raz. Na czym polega ta szklarnia i co ja robię źle? Ponieważ w menu budowlanym, tak jest, proszę bardzo, mamy tu komorę uprawową, mamy podwójną komorę uprawową, wspaniale, stojące gazony, to już sprawdzałem, to jest po prostu to samo, co rośnie tutaj na ścianach. Pomieszczenie żywnościowe, moduł przetwarzania składników odżywczych. No, dobra, spoko, ale to nie jest szklarnia. Tak, nawet dobra, postawię to, żeby nie wyjść na czuba. Tu, o, cyk, tu sobie to postawimy i co? Przetwarzasz składników odżywczych. Proszę bardzo. Włóż składniki, aby stworzyć proces gotowania. Nie, ja na razie nic nie chcę gotować. Rozszerzenie, pomieszczenie biologiczne. To, czy nie wiem, to też nie za bardzo. Proszę bardzo. Patrzę sobie, no i są tutaj, tu właściwie nie ma nic. No poza roślinkami tutaj na ścianach, gdzie zbiorę sobie węgiel i to jest na tyle. No, więc tak jak powiedziałem, jeśli bylibyście na tyle mili moi drodzy w komentarzach, niech mi ktoś, nie wiem, link podrzuci albo coś, gdzie ja mogę poczytać o tym, albo jak to zrobić, żeby ogarnąć szklarnię. Tak jest, bo niesamowicie się zakręciłem na właśnie na tej szklarni, bo bardzo chciałbym jakoś tak zostać bardziejszym farmerem, tak jest. Co prawda myślałem, że ta szklarnia jest budynkiem zwykłym, nie? Że mogę sobie go stawiać na planecie czy coś. Z tego co doczytywałem, to jest na frachtowcu. Co robię źle? Dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie posłucham i będę po prostu dozgonnie wdzięczny za te informacje, bo w internetach też nic nie znalazłem. Dobra, moi drodzy, ja też ostatnio mówiłem jeszcze o Atlasie, tak, była pielgrzymka po Atlasie, tam sobie polatałem, Atlasu, kilka Atlasów ogarnąłem, no ale to jest temat zdecydowanie endgame'owy, do którego póki co się nie wybieram. No ale mam info z Apollem. W ogóle, żeby było śmiesznie, duch w maszynie. Tak jest, ta linia tutaj zadań, duch w maszynie. Było, że rozszerz swoją załogę swojego nowego domu. Najlepsze jest to, że to nie chodziło o to, że ja muszę do wykonania tego zadania mieć rolnika, zbrojmistrza i tak dalej, to wszystko. Bo mi się co chwilę pojawiał komunikat, zbuduj cylindryczne pomieszczenie, zrobiłem do tego drzwi i ciul i tyle, nie? I już mi zadanie zaliczyło. Mówię, no dobra, spokojnie. Luzior. Dobra, co tu, o co chodzi? Jak ci się podoba baza? Koniecznie kogoś zatrudni, po co nam jednostki, jeśli nie możemy ich z ich pomocą zaznaczyć swej wyższości nad innymi formami życia. No dobrze, przejdźmy do ważniejszych spraw, właśnie. Jeśli masz ze mną pracować, twoje wyposażenie musi być w dobrym stanie. Nie możesz tak po prostu gdzieś zginąć, przynajmniej na razie. W opuszczonych budynkach i uszkodzonych maszynach znajdziesz klastry nanitowe. No, no okej. Okay. Rozumiem, tak, spoko. Ja rozumiem, że te zadania powinienem robić o wiele wcześniej, zanim zacząłem burzować w ogóle po kosmosie, niszcząc, wybijając do nogi strażników i tak dalej. Spoko, ja to ogarniam. Jak ironia losu, budynki, które zniszczyli strażnicy, doprowadzą do ich zagłady. No cokolwiek to znaczy. Wymień klastry nanitowe u handlowców na stacjach kosmicznych, aby zdobyć potrzebne technologie. No dobra. Aha, jeszcze jedno. Weź ten schemat osobistego pola siłowego. Przydać się, uznaj to za prezent, moją niewielką inwestycję w nasze partnerstwo. Okej. Okay. Osobiste pole siłowe. No wydaje mi się, że chyba
jestem, a lub byłem w stanie zrobić już taki sprzęt. Ja mam co prawda tarczę odbijającą. Osobiste pole siłowe? Nie, to jest statek, więc trudno, żebym tu coś takiego w ogóle zrobił. Czy ja mam taki bajer? Mam tutaj tak. Wzmocnienie tarczy, siła tarczy, zdrowia rdzenia. Okej. O, tarcze. No dobra. Nie wiem. No i teraz zwariowałem. On mi coś odblokował. Tylko za cholerę nie mam pojęcia co. I w której kurde wafel zakładce. No to są wszystkie, więc tutaj raczej informacji na ten temat nie będzie. No też nie bardzo. Dobra. Sorry, Winnetu. Nie wiem. Nie wiem, co się stało i ja nie wiem, co ten chłop mi w ogóle odblokował. Tyle jakby wam powiem. Nie wiem, jest to co najmniej zagmatwane, jak dla mnie. Mam tarczę, tak mi się wydaje, no że, bo mam tu systemy obronne, tak, kombinezon, dobrze, systemy obronne w kombinezonie, nie wiem. Nie wiem, stary, aha, przychodząca wiadomość, już? Co za wiadomość? Kto do mnie mówi? Zakłócony głos, zostawili nas, obowiązek za nimi podążać, ale wiem, gdzie to się kończy. Jeśli to słyszysz, podążaj za moimi służebnymi i zabezpiecz teren. Co? Czekajcie, które ja mam zadanie w ogóle włączone, bo teraz nie mam pojęcia. Na wypadek, gdyby mnie nie udało się wrócić. No okej. Dobra, wprowadzam służędne. Mój statek gwiezdny przetwarza służędne z wiadomości nieznajomego. Zapis czasu uległ rozkładowi, ale położenie chyba udało się ustalić. Misja zaktualizowana, sny z głębi. Dobra, czekajcie, bo Jaworski się teraz zgubił. Potwierdzono służędne przekazu, super. Czeka, czeka, to jest chyba ta linia questów, o której żeście mi mówili. Pisaliście mi w komentarzach jakieś kilka odcinków temu, że jest jakaś miejscówka, gdzie właśnie jest linia zadań odnośnie bazy w głębinach, chyba, czy coś w tym stylu. To jest misja w ogóle dodatkowa. Zgubieni pod falami, no właśnie, no proszę bardzo. Czekaj, ja miałem duch w maszynie. Zainstaluj osobiste pole siłowe Apolla w multinarzędziu. Jaworski. Wystarczy czytać ty klocu jeden. Tu jest kurde wam osobiste pole siłowe, a nie w kombinezonie. Po aktywacji. No tak, no dobra, no to ja to miałem odblokowane. Po aktywacji modułu pobiera moc z systemów podtrzymywania życia egzokombinezonu i przeładowuje multinarzędzie. Zakłócając pole elektromagnetyczne wokół użytkownika, powoduje to wytworzenie potężnej osobistej tarczy. Choć pole to gwarantuje znaczącą ochronę przed ostrzałem laserowym, użytkownik powinien pamiętać, że w trakcie zasilania tarczy multinarzędzie nie może używać w innych celach. No to tak sobie myślę, to jest trochę bez sensu. Jeśli o mnie chodzi. Dobra, ja sobie to oczywiście stworzę, bo dlaczego by nie? Ta bateria jonowa, dawaj to. Aż to przetestuję, szczerze to przetestuję, tylko że tak się nad tym teraz zastanawiam. No to jeśli ja nie mogę wtedy multinarzędzia używać do czegokolwiek innego, no to jest jakby bez sensu. No dobra. Ale dobra, sny w głębinach. To jest ciekawe, ale jednak duch w maszynie. Ja tam z tym Apollo chciałem pogadać i trochę pchnąć to do przodu. Zbierz nanity, aby kupić ulepszenia technologiczne. Jezus, poważnie. O, gdzie ja mam te nanity zebrać na ten przykład? Czekaj, bo mi się tutaj w ogóle. Aha, ekspedycje mi się tutaj ukazują, świetnie. Kapitan zgłasza potencjalną aktywność. No to świetnie, to bawcie się tam dobrze, ja wam nie będę przeszkadzał. Czy mnie się coś plądruj opuszczone. Aha, no dobra, czekajcie, teraz to ogarniam. Tak, bo przecież ja mogę. O, dobra. Już, bo mi się to wszystko popieprzyło. Czy uprinę? Aha, no dobra, bo jestem w systemie. Tak, bo wyleciałem z frachtowca. Czy ja mogę polecieć właściwie na jaką bądź planetę? Zesłać sobie Minotaura. A Minotaur ma skaner. Gdzie przy tym, tak, skanerem mogę sobie machnąć wykrywanie budynków. No mogę też zwykłym swoim skanerem tego użyć. Zeskanować, tak, mogę, oczywiście, że mogę. Wyląduj mnie tutaj, proszę, ja ciebie. Jezu, ekspedycje, no tak, bo ja dobudowałem kolejne pomieszczenie
dowodzenia flotami, tak jest, mogę kolejną eskadrę. Uuu, matko bosko, jaki ty niedobry jesteś. O, właśnie, czekaj, ja muszę zetar. O, dzień dobry, panie robaku. No i na przykład co? Czy mnie tu wykryje jakiś budynek? Wykryto miejsce. A no, okej, dobra. Czyli nawet obędzie się bez Minotaura. Ha, i o, teraz wykryło mi to na drugim końcu planety. Okej, ale ja chciałem. Pole siłowe. O, proszę cię bardzo. Laser wydobywczy, ale na przykład tak. I co robię? Ja mam. Jak to działa? Nie, tu jest laser. Aha, proszę ja ciebie, tak to działa. No i nie mogę w ogóle narzędzia używać do niczego innego. No to w jakim to jest celu? Jaki ma sens ta tarcza? Teraz tak myślę, kurde, no ładnie to wygląda. Strażnicy są w stanie wytworzyć też takie, z tego co pamiętam. Okej. Tylko że no jakby, wiecie, jeszcze jak ja bym był w stanie postawić tą tarczę. O, na przykład nie, żeby ona sobie stała i mnie na przykład osłaniała, i ja bym wtedy wykonywał ostrzał. Chyba że ja coś robię nie tak, ale wydaje mi się, że to zdecydowanie nie o to chodzi. Aha, i ona jeszcze czerpie w ogóle z modułu podtrzymywania życia, żeby było zabawnie. Dobra, świetnie. Crash testy przeprowadzone. Ta tarcza jest mi tak niezbędna, że dajcie spokój. Nie wiem, albo ja coś z tą tarczą robię nie tak, ale wydaje mi się, że jest bez sensu. Całkowicie. Wydawało mi się w ogóle, że no większy sens miałoby to, gdyby jakiś rodzaj tarczy można było zamontować w kombinezonie, egzokombinezonie, tak? Żeby nas osłaniała przed ostrzałem. No i to by miało ręce i nogi. Tak przynajmniej uważam, no bo jakby to ona jest bezcelowa? No i co, będziecie stali i wrogowie w nas naparzają? Sami rozumiecie, no wiecie o co chodzi, no bez sens, nie? Dziwne to jest jakieś, nie? A właśnie, bo pisaliście mi również w komentarzach, no, że o powtarzalności No Man's Sky'a na późniejszym etapie. No, ja też już o tym pisałem, że ja już widzę na horyzoncie zdarzenia, widzę tą powtarzalność. Tak jest, jak najbardziej to do mnie dociera, ja sobie zdaję. Naturalne cmentarzysko, a tam są kości. Też useless jak cholera. Dobra, daj mi ten skaner. Szacowany dystans w tamtą stronę 500 jednostek. No dobra, zróbmy to tak. I ja. O, tam jest. Spoko, tak jak ja cię widzę. A, ja się nie będę wygłupiał. Dawaj statek. Widzę tą powtarzalność, tak jest. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że jak dotrę do tego endgame'u, że kurczę, no tam z tym Atlasem to ogarnę, czy tam z Apollem i tak dalej, zrobię te linie zadań, no to jakby tu nie ma nic do roboty? Przecież ażby tak? Bo ja wiem, że można. Dobra, a tam lecę. Ja wiem, że można sobie samemu wrzucić jakieś własne cele, tak? Zbudowanie jakiejś, nie wiem, ogromnej plantacji, na przykład, czy coś w tym stylu. Można sobie hodowlę, właśnie, hodowla zwierzaków. Tak, ja wiem. Zabiorę się kiedyś w końcu za to. Muszę to faktycznie, kurczę, no przetestować. Choćby dla samego testowania. Jakoś mnie tam strasznie do tego nie ciągnie. Tym bardziej, że z tego co widzę, no to więcej zarobić można na roślinach. Tak jest. Zwłaszcza jeśli chodzi o wytwarzanie drogich komponentów. Tak jest, bo ja sprzedałem, wytworzyłem jeszcze trzy, w sumie miałem sześć komponentów. Znalazłem system, w którym dostałem 5,4% na plusie. No to sprzedałem to za chyba za 98 milionów czy coś takiego. To teraz mój stan konta to jest 108 milionów jednostek. No, tragedii nie ma. Jest okej, zawsze mogłoby być lepiej. Wiecie jak jest, ale no to jest wszystko pozyskane z roślin, tak? W większości rośliny były mi potrzebne do tego, żeby wytworzyć te bajeranckie drogie rzeczy. No i te zwierzaki jakoś nie przemawiają do mnie. Chociaż ja wiem, że tam ze zwierzaków można pozyskiwać, czy właściwie to jest nawet automatycznie pozyskiwane, jakieś tam jaja, czy skóry, czy jakieś chityny, czy inne tam jakieś chrabąszcze, Bóg wie co. Czy ja tu potrzebuję. No bo się tak teraz zastanawiam, czy ja tutaj potrzebuję Minotaura, czy tutaj będą jakieś walki. Bo Minotaura sobie oczywiście mogę tutaj przyzwać.
Chociaż w sumie nie próbowałem. Nie próbowałem walki minotaurem z właścicielami tych jajek. Znaczy, no wiecie, z tymi potworkami, co tutaj ganiają, kosmitkami. Czy ja mogę minotaurem w ogóle przeprowadzić interakcję z tym jajcem? No, mógłbym. Czy ja je mogę zebrać, na przykład to jajo? A, nie mogę. No szkoda. Jezu, jak mi przycedziły po tarczy. Ty, badaj, to nawet nie wiedziałem, że z was takie hardkory. Ale no, wiecie co? Znaczy, twardzielami to wy nie jesteście i zresztą nigdy nie byłyście, ale... No właśnie, krytyczne uszkodzenia kombinezonu. Jakie zadymy one robią? Weźcie, idźcie w cholerę w ogóle. Ale France. Dobra, tego się pozbędziemy. A, jeszcze mi się broń wyczerpała. No świetnie, tak. No teraz to jest dobry moment na to, żeby mi się broń wyczerpała. O, super. Co jest, kurde, Wawel? Ale jakim cudem? Halo, przepraszam bardzo. Mówię wam, jesteśmy na ziemi. No kurde, poważnie? Kolejna śmierć? I to tak bez sensu, że tak mi szybko minotaura rozdrapały? No proszę cię, no dobrze, że się tutaj zapisałem. Iteracja zresetowana przez niewypowiedzianą istotę. Nowy tytuł. Okej, okay, aha, że zabili mnie kosmici. No dobra. Rozumiem, że mojego biednego minotaura mi zniszczyli? Nie, on coś czeka, ja tam muszę podejść. To sobie musimy uzupełnić. Dobra, ja wiem, to miała być prosta robota, ja sobie po prostu tu się miałem pojawić. Wybuchnie, czy mnie ten wybuch w ogóle dosięgnie? Nie, nie dosięgnie. Tu sobie weźmiemy, o właśnie, tak. Pan idziesz spać. Co się stało z moim biednym złomkiem? Co one ci te potwory zrobiły? Ziomuś, co one ci zniszczyły, ty mi powiedz. Ale ja nie wiedziałem, że... O Jezu, aleście mi tu pieroństwa narobili. Krytycznie uszkodzona. Dobra, to byłbym w stanie tutaj naprawić. Ach, tak, kurde, przecież jestem w systemie, w którym jest frachtowiec, to ja tu mam dostęp do wszystkiego. Dobra, zaraz tego biedaczka naprawimy. Tak mi rozharatać minotaura, no wy wredne kosmity. Ale kurde, ja myślałem, że... Że minotaur mimo wszystko jest jakimś twardszym ziomem, czy coś takiego. A one mnie rozdrapały w tym kombinezonie w minotaurze, jakby. Dziwne, dziwne to było. Dobra, jajkom dam spokój, bo mi się nie chce z tymi kosmitami walczyć. Tym bardziej, że no, te jajka już nie sprawiają... Nie mają dla mnie takiej wielkiej wartości, jak miały we wcześniejszych etapach rozgrywki. Chociaż zarobkiem oczywiście były dobrym, jak najbardziej. Dobra, wejdźmy do środka, zróbmy tego super prostego questa, którego tu miałem zrobić. Zbierz na nity. A, tu jest uszkodzony terminal, jeszcze coś tu będę mógł ogarnąć. Znajdź handlarza technologii multinarzędziami. Dobrze, no za chwilę. Czekaj, co było w uszkodzonym terminalu? Wrzućmy to do statku. Chociaż ja mógłbym to już przerabiać w swojej rafinatorze podręcznym, ale dobra, mniejsza z tym. Reszta danych czeka na analizę użytkownika. Spoko. Do czego to doszło? Dokądkolwiek nie wyruszę. Zawsze to jakieś dobra. Mędzenie umierających. Nie zdejmuję egzokombinezonu od wielu cykli. To fajnie. Jakieś podłe skażenie żywi się moim ciałem. Przeanalizuj dane, poproszę. Na pewno przyda się w trakcie podróży. Dobra, dostałem na nity. Znaleziono zepsute nagrania szkarłatnej kuli. No dobra. Cokolwiek by to miało znaczyć. O, słowo nowe, bardzo fajnie. Cieszę się bardzo. Coś tu jeszcze mogę ogarnąć? O, to sobie mogę zabrać? Pewnie, że sobie mogę zabrać. Dawaj. I co jeszcze dostanę? Co mi dacie fajnego? Całe parę nanitów, to też fajnie. Latarnia. Dobra, upuszczamy to miejsce. Czy jeszcze w tej florze tutaj coś mogę? Nie, nic nie mogę. Dobra, spadamy. Dziękuję bardzo za współpracę. Bawiłem się tutaj przednio, kłaniam się i żegnam oczywiście. Teraz się muszę gdzie udać? Na stację kosmiczną, tak jest. Nie, nie wiem, to jest taki, kurde, bym powiedział... tutorial teraz, tylko że... To jest dziwne. Powiem wam, to jest dziwnie zrobione. Tym bardziej, że jeśli chodzi o dostęp do multinarzędzi, to chyba nawet na początku rozgrywki jest jakiś... jest właśnie jakiś
tutorial króciutki, tam jest coś na ten temat, żeby ogarnąć właśnie, no ale teraz mam, że mam się do niego udać i no pewnie coś będę musiał kupić za te nanity, nie? Jakiś tam moduł czy coś, no nie wiem, no... Okej, takie prowadzenie za rączkę, tylko nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem dlaczego. Myślałem, że linia zadań związana z anomalią, do której się dostałem, która odblokowała mi wiele schematów, które mogłem wykupić właśnie za nanity, no krzyżuje się trochę właśnie z tymi moimi pracownikami, którzy dodają mi też takie same zadania, nie? Dobra, z tobą mam pogadać, tak? Siema, 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 mój drogi. Zaoferuj klastry nanitowe. Oferuję ci klastry nanitowe. Dostałem moduł błyskacza SK. Tak? Dostałem, czy mi się wydaje, że dostałem? Zainstaluj moduł. Dobrze. Już to robię. Akurat tu, no, do błyskacza to i tak już mam wszystkie pod SK. Dobra, dostałem tego. Dobra, zainstalujmy. Niech będzie. No ja wiem, że mam przeładowanie w tym momencie. Wielkość magazynka 8. Ten mam większy. Ten mam... Strzał na serię, przeładowanie, obrażenia. Szybkostrzelność, obrażenia. O, dobra. Czyli ty idziesz do piachu. Ciebie sobie zabierzemy. Dobra, dziękuję bardzo. Możesz wrócić w kosmos. Jej, świetnie, wspaniale. Lubię takie tutoriale. O, ładny statek. Co ty? Aha, no dobra, nie to urządzenie. Proszę mnie tutaj dać na mój badacz, kochany. O, jest badacz, dobra, co mi badacz powie, że to jest B-klasa. Oj, proszę cię, no wiecie co, ja myślę, że chyba jednak prędzej to ja zbiorę te 50 tysięcy nanitów, bo właściwie to mi dużo nie brakuje i wystarczy, żebym się wybrał na kilka dobrych walk ze strażnikami i to ogarnę. Dobra. Mów, mój drogi. Nie, to w ogóle nieznany sygnał. O co chodzi? Znam cię, istoto podróżująca. Wiem, gdzie byłaś. Wiem, dokąd zmierzasz. Wspaniale. Dobrze, że ja nie wiem. Nie trzeba się spieszyć. Zapytaj istotę, kim jest. No właśnie, kim jesteś? No nie dowiemy się tego. Znajdziesz nas, gdy nadejdzie pora. No, kto by się spodziewał? A takiej wspaniałej informacji. Dobra, i co? Dobra, teraz mam... Dobra, nie wiem od kogo była tamta wiadomość. Teraz pogadam z Apollo. Wszystko gotowe, przygotuj się, bo to nie będzie łatwa praca. Możesz przez dłuższy czas nie odwiedzić swojej bazy. Panie, ja se zrobię teleport i se wrócę, także wiesz. Ty mi możesz. W takim razie zaczynamy polowanie. Dobra, na kogo ja będę polował? Na twojej planecie udało mi się wykryć obiekt Korvaxów. Zdradziły go zakłócenia w twoich transmisjach. Jest zakamuflowany jako instalacja innego gatunku, ale nie damy się zwieść. Syntetyczni uwielbiają szpiegostwo. Zwróć uwagę, że Apollo jest mechaniczny. No, w sumie coś w tym jest, nie? Nie jestem mechaniczny, urodziłem się tak jak ty, ale to nie jest świat ciała. Mój mózg, reszta organów, wszystko zostało przeniesione do tej powłoki. Oto kim jestem. No okej, dobra. Zapytaj, jak to się stało. No, bardzo ciekawe. Kiedy nadeszła odpowiednia chwila, zemściłem się, to powinno ci wystarczyć. No, ty mój w ogóle Avengerze, ty Revenger, taki, że szok. No stary, mściciel się znalazł. No dobrze, zacznijmy od hipotezy, że strażnicy używają tych portali, aby się przemieszczać. Jak je aktywują? Musimy to zaobserwować, musimy ich przyciągnąć. Najlepiej będzie to zrobić, atakując tajną fabrykę Korvaxów. To mechaniczne istoty, tak jak strażnicy, mają bardzo wiele wspólnego. To nie może być przypadek. No okej. Wejdź do fabryki i włam się do terminala. Jeśli zyskamy jakieś dane o strażnikach, będzie świetnie. Jeśli nie przywołamy ich wystarczająco wielu, aby namierzyć skoki energetyczne, na twojej planecie odkryjemy te portale w Trimiga. No dobra. Pobierz położenie ośrodka. Super. Apollo kiwa do mnie po raz pierwszy. Wyczuwam szacunek w jego geście. Szacunkowe współrzędne ukrytego ośrodka zostają przesłane do komputera nawigacyjnego mojego statku. Wspaniałomyślnie. Z jego strony współrzędne ośrodka są, czekaj, gdzie? Tutaj, na którym, czy to jest na mojej pierwotnej faktycznie planetce? No wychodzi na to, że tak. Podejrzany ośrodek Korvaxów, no to lecimy. No tak, no to jest na mojej wspaniałej Tma Gamma, tak jest. I teraz sobie tak myślę, no
jakby rozumiem tą linię fabularną, tak? Tą całą retorykę, co tutaj się w ogóle odbywa, tylko nie rozumiem tego, czemu to jest tak połączone z, jakby, wydaje mi się, że na siłę jest to połączone z właśnie samouczkiem. Niekoniecznie kumam, co dewsi chcieli w ogóle przez to osiągnąć. Naprawdę, tak myślę, coraz intensywniej nad tym myślę, prawie tak intensywnie jak nad szklarnią, jak ją zrobić. No dobra, czekajcie, kurde, w sumie miałem się z góry rozejrzeć, czy widzę to gdzieś w okolicy. Ja sobie tu, spokojnie, ja sobie tu przyzwę na pewno mojego kochanego Minotaura, tym bardziej, tym razem pójdzie lepiej. Tu mamy wodę, tu chodzą sobie dinozaury, dobra, gdzie ja mam iść? No oczywiście, jak zwykle, to jest zajebiście daleko, bo to nie może nigdy być blisko, tak? W tamtą stronę? Tam gdzieś. No czyli stamtąd, kurde, skąd nadleciałem. Tak na dobrą sprawę. No, dobra, zrobimy sobie obrocik. Gdzieś dobrze lecę? Czekaj, tu było to jeziorsko. Gdzieś chyba tutaj, nie? No, podleć trochę do góry. Czy mamy tu, przepraszam bardzo, czy jest tu jakiś budynek w okolicy? Czy też ni cholery? Nie, chyba się będę musiał pofatygować, bo rozglądanie się z tego statku to jest trochę słaba opcja. Jezus, teraz jestem jeszcze dalej. Poważnie? Ty, może ja sobie kierunek świata popatrzę. O, będzie prościej. Tak? No, w tamtą stronę, dobra. No to praktycznie to jest, kurde, przede mną, tak? To ja nie wiem, co ja tu wyprawiam. Pilotaż, poziom ekspert, tak? W tamtą stronę. O, panie statku, skąd pan się tu wziął? No i patrzymy oczami. No, lecę w dobrym kierunku, bo widzę, że lecę w dobrym kierunku. Tu się na jakichś drzewach zahamowałem, czy co? No i dobra, i to powinno być gdzieś tutaj. Jezu, to jest coraz dziwniejsze to są te poszukiwania. No, dobrze, patrzymy uważnie oczami, bo ja widzę, że chyba nie, niekoniecznie. Ty, no przecież to jest jakiś kurde żart, nie? Teraz to jest 1000 jednostek w tamtą stronę, nie? Matko bosko, dobra, dawajcie mi tu Minotaura natychmiast. Bo nie zdzierżę, nie? Ja wiem, że może nie jestem pilotem najwyższej próby, ale bez kurde wafel przesady. Naprawdę. 1000 jednostek w tamtą stronę, nie? Dawaj, stary, odpalej. Jakie 1000 jednostek? Przecież to jest kurde wafel przede mną. Teraz to widzę. Co prawda jest to zielonego koloru, więc nie dziwię się, że tego nie wypatrzyłem od razu. No i znalazłem. To jest przecież to miejsce. No widzę, bo tutaj latają sobie już moi ulubieni koledzy. Nie łapię. Aha, dobra, bo mi chyba 1000 jednostek wskazywało do tego łotam, nie? Do tego znacznika. Użyj przeszukiwania celów, by znaleźć cel. No, coś tu chyba nie zagrało po mojemu. Coś tu nie łapię, albo natrafiłem na jeszcze jeden taki budynek, który tu jest w okolicy. Ale coś mi się za bardzo nie chce wierzyć, że to nie jest to. Ty patrz, no to dalej szacowany dystans 780 jednostek. Dobra. Daj mi tu statek. Minotaur tu zostaje. Żebym ja miał jakiś znacznik, bo ja widzę, że tutaj tu się odbywa coś, co mnie robi strasznie w konia. Aktywuj przeszukiwanie celów. No, F, no przecież jestem, tak. To, że to nie jest to. No dobrze, okej. Niech będzie, że kupuję tą informację. Tak, i według. Dobra, nie wysiadaj, stary, nie, tak się nie startuje. Teraz powinienem polecieć nieco w lewo. Dobrze, robimy sobie obrocik. Lecimy do tego miejsca, bo naprawdę jest. I to jest miejsce, tak, szacowanego położenia. To ja wiem o tym. Matko Bosko, te znaczniki to jest jakaś tragedia.
No, wyskocz, mój drogi. Okej. No, i teraz pokazuje mi w tamtym kierunku. Czyli nie stamtąd, skąd przyleciałem, czyli tam. Dobrze, zagrajmy w tą wspaniałą grę. Bo coś mnie tutaj oszukują. Posterunek Loretta. Dobra, tamten kierunek. No to lecimy. Dobrze, no to najprawdopodobniej tam gdzie wylądowałem, gdzie postawiłem Minotaura, to jest jeszcze jakieś inne miejsce, które znalazłem w ogóle w okolicy, jakimś cudem. No dobra, przypadki chodzą po Jaworze, wychodzi na to. No, o, badajcie pieseła. Jest tam pieseł, czyli to jest tutaj, tak? O, proszę bardzo. No, czyli drugi budynek. No spoko, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Dzień dobry panu piesu. Ale pan pies tu nie jest groźny, pan pies jest teraz grzecznym piesem. Tak? Jesteś grzecznym piesem? Zarządzanie bronią, co ty mi tu w ogóle... Znisz drzwi. No ja wiem, dobra, już, niszczę. Tylko, że my to zniszczymy tutaj, myślę, z przytupem. Chodź, Minotaur. Jak się już ma wygłupiać, to po prostu na pełnej. Czekaj, dobra, czy ja mam naładowaną broń? Tak, zacznijmy w ogóle od tego. Tarcze, nie, tarcze mnie teraz nie obchodzą. Tu mamy silnik, mamy wszystko tak jak chciałem. Proszę bardzo, działko Minotaur jest. Wspaniale. Podjedźmy sobie tutaj. O, to są bardzo ładne drzwi. Drzwi się tutaj pozbywamy. Dziękuję bardzo. Drzwi zostały wydrzwione. O, jest pieseł. Pieseł dostanie pierwszą kulę w łeb. Proszę bardzo. Tu jest jeszcze jeden kolega. I teraz dopiero zwróciłem na to uwagę. Faktycznie, właściwie na tarczę. Wiecie, na to po lewej stronie, w lewym górnym rogu. Ja myślałem, że to jest. Teraz jest jakaś tarcza, czy życie, powiedzmy, Minotaura, tak? A to jest ciągle moje. I to ja dostaję oklep, nawet jak atakowany jest Minotaur, nie? No to trochę nędza. Ja myślałem, że Minotaur zapewni mi jakąś osłonę czy obronę, ale ja widzę, że on tu jest tylko i wyłącznie wsparciem ogniowym. Pieseł, poszedł mi stąd. Dobra, gdzieś tu jeszcze ktoś. Wsparcie, dobra. Wsparcie przybędzie za chwilę, ale to ja mam w nosie, to ja się już skitram tutaj. Także oni będą sobie mogli latać. I my tam będą starali się znaleźć, ale oczywiście im się to nie uda. O! Jeszcze mech się pojawił do tego. No wspaniale. Konstruuj błyskacz, aktywuj błyskacz. Jezus, poważnie, chłopie. Kurde, te... Czy ja naprawdę muszę to robić wszystko tak hiperłopatologicznie? Czy muszę tak, muszę tego, mam błyskacz. Użyj błyskacza. Dobrze, już używam błyskacza. O, użyłem błyskacza. Nie wiem. No, widzicie to samo co ja. Zinfiltruj tajny ośrodek Korvaxów. Użyj błyskacza, aby sforsować drzwi ośrodka. Przed rozpoczęciem walki przygotuj amunicję, nie? O matko, to że co? Ja mam teraz jeszcze trochę te amunicji tutaj, jakby tak, wytwórz więcej. Wytworzyłem sobie więcej. Dobra, oni sobie odpuścili, to mi się podoba. Ja tu mogę co? Tu mogę zgarnąć fajnie, na nity, dobra. Co tu jest? Aha, to mogę naprawić. Proszę bardzo. No to naprawimy. Zostało to naprawione. Terminal zawiera moduł ulepszający dla mojego egzokombinezonu. Znajduję też kilka informacji o Apollo. Wygląda na to, że stacjonujący u Korvaxów opuścił tę planetę. Stacjonujący tu Korvax, kurde, opuścił tę planetę wiele dni temu. Najwyraźniej wezwany pilnym meldunkiem do flotylli swojego gatunku. Coś ich zaniepokoiło. Przeszukaj dzienniki fabryczne. Oczywiście, to chyba coś więcej niż zwykła fabryka. Będzie bardziej mieszkanie dla grupy Korvaxów. Najwyraźniej eksperymentowali z autonomią od swego kolektywu. Okej. Zbadaj wpisy wideo. Czyli chcieli uciec, jednym słowem. Jeden z wewnętrznych czujników zarejestrował ruch w obiekcie.
Pokazuje mi zapis otworów wentylacyjnych u mych stóp. Coś tu jest. Poświeć w to miejsce. Skierowuję promień światła w to miejsce. I co? Widzę małe, włochate stworzenie. Trzęsie się i boi, spoko. Zwierzę najwyraźniej mieszka tu od jakiegoś czasu. W rogu widzę gniazdo, resztki jedzenia na małym talerzu, kilka brudnych zabawek i błyskotek. Zwierzę chyba było maskotką korwaksów, okej. Skaner wskazuje, że stworzenie jest bardzo chore, umrze, nie można mu już pomóc. A, kurde, szkoda. No nakarmimy zwierzaka, no biedaku ty. Ostatni posiłek dla ciebie. Karmię stworzenie, nerwowo łapie węgiel i zaczyna go zjadać. Kilka chwil później gwałtownie zwraca większość skromnego posiłku i próbuje jeść dalej. Przy każdym kęsie przechodzi je dreszcz. No, biedny zwierzak. Zagłębiam się w kompleks fabryczny, pozostawiam zwierzę swojemu losowi. No, dobrze. Czego się dowiedzieliśmy? No, bo na razie chyba niewiele. Albo mi coś umyka, ale dlaczego mnie tutaj... Co się stanęło, że mnie znowu chcieli strażnicy tutaj dopaść? Zgłoś opuszczony ośrodek Apollowi, wrócić w kosmos, aby nawiązać kontakt. Proszę cię bardzo, dobra. Jak wyjść tutaj, to z hukiem myślę. O, dobra, ty dostaniesz w dziób. O, pieseł idzie. Tu był naprawczy. O, dobra, to tego pana to już musimy potraktować zdecydowanie z Minotaura. Ja się, chłopie, po pierwsze z tobą nie będę cackał, a po drugie, w sumie coś już wspominałem o tym, że przydadzą mi się jak naj... Czekaj, bo coś mnie tu grubo maszeruje po plecach. Ty idziesz spać. Ty idziesz też spać, chłopie. Tam są dinozaury, tu jeszcze jesteście. O, chodź, kolego, gdzie cię wybierasz, przepraszam bardzo. Tam gdzieś leci, w ogóle Bóg wie gdzie, ty też, chodź tu. Tak. Teraz powinien być czwarty etap chyba? Tak, wsparcie przybędzie za 9 sekund, oczywiście, że tak. No poużeram się z wami, niech będzie, i tak mam zamiar zbierać te nanity, więc tak czy siak to się przyda. O, jednostka krocząca, no to niech się pokaże, jednostka krocząca to za daleko nie pokroczy. Chodźcie, cwaniaki, bo wy znowu tutaj chmarą latacie. Tam jest... Z trafianiem, ja wiem, to moja celność robi, jak to mówią, pozostawia wiele do życzenia. Ty idziesz spać, no, chodź tutaj. Ty mi tutaj... Co wy się tak odbijacie? Czy to moja broń tak działa? O co chodzi? Że was wystrzeliwuje w ogóle w jakiś, kurde, niewiadomy zakątek. Tam jest naprawiacz. Gdzie ty jesteś, stary? Czekaj, bo tu powinien być... Aha. A ty mnie w ogóle nie zauważyłeś, rozumiem, tak? Ty jesteś incognito, czy o co chodzi? No, dobra. Dobrze, tego pana mamy z głowy. No i znowu. Ja nie wiedziałem, że moje działko ma w ogóle aż taki odrzut, czy coś. No tego to już kosmicznie wystrzeliło. Dobra. I teraz powinien być chyba, wydaje mi się, tak, ostatni etap. Teraz powinien spaść ten największy mech. Jego tutaj rozdrapię i pozbieram sobie wszystkie łupy. Tak jest, no trochę na pewno szkła wpadnie z tego moduły. Uciekaj, hrabąszczu. Strażnicy w trybie poszukiwania. Tylko kogo oni poszukują? Znaczy rozumiem, że mnie, tylko gdzie? Gdzie was, chłopaki, a tu was wystrzeliło, bo się tak zastanawiałem, gdzie wy jesteście w ogóle. Ty, o, chodź. Zaraz, ja wiem, że tu zaraz zeskoczy wielki, wielki zły mech. O, a nie. A dlaczego ty malutki tutaj spadłeś? To powinien być twój wielki kolega. Co ty tutaj, przepraszam bardzo, robisz? A, wy mi go naprawiacie. Ja sobie myślę, co mi tu tak wolno idzie? Czekaj, chłopie. Nie, my tak się nie będziemy bawić. 14, o... Daj, Jezu, co robisz? Ładowanie, chłopie, broń ładujemy. Jezu, czemu mi automatycznie nie wrzuca broni, bo tego nie rozumiem. Czekajcie, bo tam się już odbywa jakieś naprawianie. Dlatego byśmy nie chcieli. Chodź tutaj. Tak mi się właśnie wydawało, że tu lata jakaś cholera. Nie celuj w czerwone kulki. Czerwone kulki to są znaczniki. Jaworski. Ty celuj, hopie, w te drony. No i jest ta wielka cholera. No i ta cholera jest jakaś strasznie miękka w porównaniu do
do tego drugiego minotaura, do tego małego mecha. Czy to była tylko i wyłącznie kwestia... O, proszę bardzo, teraz żeście są odważni i żeście podeszli, tak? Okej, jeden, drugi, idę stary... No zobacz, jest twardszy, zdecydowanie twardszy jest ten jegomość, nie? No, już, już, kończymy imprezę i strażnicy idą spać, tak? Czy jeszcze jakiś kolega tutaj sobie lata? Czy tutaj będzie znowu walka, kurde, w nieskończone, czy coś w tym stylu? Nie, tu jest jeszcze jakiś dziki dron. Nie, no to już chyba jest wszystko. Tak, strażnicy wyłączeni, bardzo fajnie. I chyba mi się jeszcze pojawi ich ten... no właśnie, odkryto gniazdo strażników. No to fantastycznie, ja sobie to gniazdo na pewno odwiedzę. Co do zadań z Apollo. Zadania Apollo są zdecydowanie jakimś kolibka z kolejnym samouczkiem, czego nie ogarniam. Ja myślałem, że to będą, wiecie, to zadania będą jakieś ciekawsze, czy coś takiego. Także też ja będę musiał nieco podciągnąć do przodu. Tak samo będę musiał popielgrzymkować jeszcze do Atlasa, żeby zbliżyć się do tematu właśnie rdzenia, centrum galaktyki i tak dalej, bo fajnie byłoby tam mimo wszystko dotrzeć. Dobrze, moi drodzy, w tym odcineczku oczywiście to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a jeśli tak, no to wiecie co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze, no i oczywiście jakiś subeczek też by się przydał. Także tyle, trzymajcie się i do zobaczyska.